Jesteśmy w bibliotece w Rembertowie, dlatego że odwiedzam wszystkie dzielnice Warszawy po to, żeby porozmawiać o problemach, które nurtują mieszkańców. Dzisiaj ten dzień był naprawdę bardzo pracowity. Zaczęliśmy oczywiście od rozmowy o infrastrukturze, od rozmowy o tunelu, o nowej estakadzie, którą oddaliśmy do użytku dzisiaj na skrzyżowaniu pomiędzy ulicą Marsa a Żołnierską. Widać od razu, że mniej korków, że dużo łatwiej się dostać do Rembertowa i z Rembertowa wyjechać. Rozmawiałem oczywiście również z pracownikami urzędu, rozmawiałem z seniorami, z seniorkami. Byłem w zespole szkół 74, gdzie mogłem posłuchać fantastycznych muzyków, ale też porozmawiać z młodzieżą i z przedszkolakami, którzy byli wyjątkowo aktywni. Tutaj w bibliotece jestem w stanie porozmawiać z tymi wszystkimi, którzy czytają i do tego oczywiście jak zawsze zachęcamy. I porozmawiamy również z tymi mieszkańcami Rembertowa, którzy pomagają naszym przyjaciołom z Ukrainy w specjalnym sklepie, który został właśnie po to stworzony. No a oczywiście cały dzień zakończy się spotkaniem otwartym z mieszkańcami Rembertowa, dlatego że warto rozmawiać o tych wszystkich problemach, które są dla nich ważne i o kwestiach związanych z infrastrukturą i kwestiami wodociągów, oczywiście dostępnością komunikacyjną. To wszystko jest dla nas niesłychanie ważne, dlatego jesteśmy w Rembertowie. No a w kolejnych tygodniach będziemy w kolejnych dzielnicach miasta stołecznego Warszawy. Pozdrawiam wszystkich z Rembertowa.